Sąsiedzi, wracamy do naszego studia wywiadowego, wracamy z prowadzeniem streama. Jest z nami kolejny gość, Follow the Owl, wrocławska sówka, legenda na wrocławskiej i tak naprawdę ogólnopolskiej scenie graffiti. Siemano, mordo. Słuchaj, przede wszystkim standardowe pytanie mam do zadania dla ciebie. Czy sowa, którą malujesz, to jest według ciebie graffiti, czy jednak street art i czy widzisz jakieś wyraźne rozgraniczenie między tymi zjawiskami? Wiesz, to jest pytanie, które... które jest jakby takim dość podobnym tematem do pytania, które kiedyś było powszechnie zadawane, czy graffiti to jest wandalizm czy sztuka. Też jakby wielokrotnie gdzieś się tam ocierałem o tego typu pytania. Chyba nie jestem też najlepszy do kategoryzowania tego typu sytuacji, ponieważ bardziej uważam się jako jednak twórca, a nie kuratora czy historyka sztuki. Natomiast gdybym miał się na tym jakkolwiek skupić i rozwinąć tą myśl, to wydaje mi się, że generalnie jeśli chodzi o różnicę pomiędzy street artem a graffiti, jest taka, że graffiti jest hermetyczne i kodyfikuje się jakby wewnętrznym kręgu pomiędzy ludźmi wewnątrz, a street art jest bardziej otwarty i wypływa. Trzymać mikrofon. I wypływa na zewnątrz bardziej, jakby dociera do szerszej ilości osób. Według mnie sowy nie da się do końca skategoryzować. Wydaje mi się, że ona jest troszeczkę pomostem pomiędzy graffiti a street artem. Wypłynęła z graffiti, ale też troszkę wyższa poza hermetyczność tego środowiska. Tak by trafiła do szerszej ilości osób, stąd tak by... Ciężko jest mi to skategoryzować. Ciężko skategoryzować, jest to tak naprawdę i to. Tak chyba można powiedzieć. Wydaje mi się, że jest pomostem troszeczkę. Gdzie dla ciebie jest taka granica między sztuką, a bardziej właśnie takim po prostu przekazem właśnie dla wszystkich? I kiedy to w ogóle jest tak, że ta sztuka trafia do wszystkich? Czy to jest po prostu tworzenie dla każdego, czy jak coś masz taki mega przekaz w sobie, to po prostu każdy to jakoś odbierze? Wydaje mi się, że granice pomiędzy graffiti a street artem gdzieś się dzisiaj bardzo zacierają. Graffiti przede wszystkim jest bardzo hermetyczne i zamknięte, jest jakby dla graczy wewnątrz, którzy wiesz, grają o fame i respekt, a street art jest chyba pozbawiony jakby takich naznaczeń, jest adresowany do szerszej publiki i też pracuje innymi mediami, takimi jak szablon, jak wlepki, różne media, natomiast graffiti jednak jest bardzo hermetyczne, określone. Mniej więcej tak, no. Ja sobie nie potrafię zaklasyfikować. No. Słuchaj, przede wszystkim stary, szybka prośba, żeby mikrofon był trzymany trochę wyżej, żebyśmy wszyscy słyszeli. Dzień dobry, słuchajmy. Utrzymaj teraz tą pozycję i będzie dobra, G. Dobra, okay. Słuchaj stary, masz za sobą dwie dekady w branży. Czy na przestrzeni lat zauważyłeś zmiany w stylach, rozwój graffiti na scenie wrocławskiej, nie tylko? Wiesz, jakby chcąc, nie chcąc obserwuję, bo to jest choroba i tego się nie da nie obserwować. Na pewno rozwój jest, on dziś miejscami według mnie zanika, miejscami się rozwija. Wydaje mi się, że się zunifikowało troszeczkę, jeśli chodzi o style graficiarskie, to graffiti się troszeczkę zunifikowało poprzez internet, przepływ informacji i trochę się zrobiło takie zunifikowane na zasadzie. Nie ma już tak bogatej różnorodności styli, jak była kiedyś, kiedy nie było internetu, nie było tego dojścia i bardziej te style wypływały. I nie wiadomo było co robić i nikt się nie inspirował tym, co widzi w internecie. Tak, a dzisiaj jakby jesteśmy przeimpulsowani i wydaje mi się, że to tworzy coś takiego, że próbujemy się gdzieś sklasyfikować w jakimś stylu. I to powoduje też zamykanie. A zmiany w jakości prac, jak to widzisz? W technice samej? Wydaje mi się, że jest trochę regres. Jeśli chodzi o wrocławską scenę, tak. A kiedy uważasz, że był pik, taki pik graficiarstwa we Wrocławiu? Wiesz co,
Jeśli chodzi o PIK, to wydaje mi się, że to były czasy, wiesz, NSV, IDC, IFCC, DPS, Mask. To był jakby taki mega rozkwit, jakby, wiesz, ekspansji graffiti. Jak warszawiacy przyjeżdżali do Wrocławia i widzieli nasze tramwaje, to się za głowę łapali, bo nie widzieli takich witraży w tramwajach nigdy wcześniej. Wrocław był bardzo kolorowy. Wiadomo, że to się zmieniło i też ci starsi gracze odeszli troszeczkę gdzieś na, wiesz, jakby tworzą, nie potrzebują takiej jakby, wiesz, ekspansji. Ale wydaje mi się, że troszeczkę świadomość po prostu zanika, ale to przez to, że ta wiedza nie była podawana dalej, tylko była zamykana i to jest nasza wina. Czy jesteś za szerzeniem wiedzy? Uważam, że wiedza powinna, tak, powinna wypływać i dalsze pokolenia powinny ją kontynuować i upgrade'ować do nowych czasów. Słuchaj, legal czy nielegal, to w twoim wypadku tak naprawdę dość prozaiczne pytanie, bo chyba wiadomo, że nielegal. Dlaczego zatem nielegal? Dlaczego wolisz nielegalne prace? Wolisz przypałowe robienie? Zawsze wolałem przypałowe robienie i nielegal niż legal, no bo to jest jakby sens i istota graffiti. I ona daje ci poczucie jednak wolności i tego, że możesz... że traktujesz miasto jako swoją galerię i wszelkie nośniki. Przestrzeń staje się jakby atrakcyjna dla ciebie i możesz, wiesz, jakby... No daje ci dużo więcej możliwości po prostu, tak? Aczkolwiek nie mówię, że legal wykreśla nielegal i nielegal przekreśla legal, bo to też jest zamykanie się jakby, nie? Dobra, no to może w takim razie najbardziej twoja przypałowa akcja. Chętnie usłyszymy jakieś anegdotki. Przypałowa akcja to miałem 10-15 lat temu, w tak zwanym właśnie jeszcze piku graficiarskim, a jakby od pewnego czasu pracuję bardzo ostrożnie na ulicy, w większości maluję sam, więc staram się nie tworzyć tego typu sytuacji. Mądrze z twojej strony. Już moje, myślę, że moje już czasy hardkorowe minęły po prostu i wiesz. No dobra, no to może w takim razie uderzymy w inne nuty. Najlepsze, najpiękniejsze lub twoje ulubione miejsce na świecie, gdzie pojawiła się wrocławska słówka. Co takiego chyba miejsca do tej pory nie znalazłem. Masz tam... tak, jakbyś chciał? Takie miejsce wymarzone, gdzieś tam kiedyś w głowie? Wiesz co, jakby lubię miasto i jarają mi przestrzenie miejskie, typowo wielkomiejskie, więc myślę, że takim, wiesz, sztosem mogłoby być Tokio, mógłby być Nowy Jork, mógłby być Paryż. Paryż jest kozacki, tam się strasznie niebezpiecznie maluje generalnie. Słyszałem, tak. W Berlinie też miałem kilka, wiesz, akcji z Turkami na roletach i tak dalej, więc to jest inna przestrzeń, tak, ale duże miasta, no, to jest to. Słuchaj, taką mam rozkminkę, czy we Wrocławiu, znając rozpoznawalność w ogóle wrocławskiej słówki, czy we Wrocławiu pojawili się kiedyś jacyś naśladowcy, którzy też próbowali malować sowy i powiedzmy wychodziło im to jak wychodziło, coś na zasadzie dzieciaków malujących swoją pierwszą wrzutę i tagujących się one-up, czy ktoś naśladował wrocławską słówkę? Tak, faktycznie zaobserwowałem takie zjawisko, które też określiłem jako sowowtóry. Jest to zjawisko, które mnie bardzo nakręca i które bardzo lubię, pomimo jakby pewnego tworzenia plagiatu i tego, że często moje sowy są mylone z innymi, ponieważ odbiorca nie jest czasami w stanie rozgraniczyć spod której ręki to wychodzi, to są to rzeczy, które mnie bardzo nakręcają, które bardzo lubię. No, zdarzają się, jest ich nawet całkiem sporo, nawet też na skórze się takie rzeczy zdarzają, jako tatuaże, na wszelkich, że tak powiem, płaszczyznach i strukturach. No właśnie, co czujesz, jak widzisz tatuaże u kogoś, które właśnie pokazują twoje wrzuty? No, z jednej strony bardzo jest to... takie, wiesz, no, sycące, budujące, a z drugiej strony nie mam negatywnych odczuć, nigdy. Ja bym przeszedł do ważnej dla nas sprawy, ważnego dla nas pytania. We wrześniu
w Galerii Magiel odbyła się twoja wystawa 20 lat wrocławskiej Sówki, podsumowująca dwie dekady twojej działalności w graffiti. Powiedz, jakie pracki tam były wystawiane, jakie uczucia ci towarzyszyły, gdy zamykałeś klamrą tak długi okres swojej działalności? Jaki był odbiór wystawy? No opowiedz nam wszystko, co tylko możesz. Jest kilka tych pytań, nie wiem, od czego zacząć. Przede wszystkim nie była to wystawa retrospektywna. Była to wystawa, która nie podsumowywała moich 20 lat działalności, tylko była jakby podkreśleniem, zaznaczeniem tego, że to już akurat jest 20 lat, ale nie cofałem się wstecz. Przygotowałem się do tej wystawy ponad 2 miesiące i totalnie się zmęczyłem. Generalnie nie polecam tworzenia wystaw, jak się nie ma jakichś prac, które można wystawić, bo 2 miesiące to jest bardzo mało na stworzenie wystawy. No, fajne doświadczenie, duży stres przed tak naprawdę, bo nigdy nie robiłem wcześniej wystawy i wyjście publicznie do ludzi było dla mnie bardzo stresujące i to chyba był jakby ten moment, który musiałem przejść, przerobić w sobie, przepracować. I taki brak animowości, taki brak tego, że jesteś nieznany, zmienia coś w... Coś zmienia. Jest to chyba taki też etap pewnego dojrzewania i pewnych przemian wewnętrznych i tego, że kiedyś trzeba wyjść do ludzi po prostu, że nie można całe życie żyć w ukryciu. No, feedback był bardzo dobry, bo ponad 300 osób przyszło na wystawę. Więc też mieliśmy okazję się generalnie być. Zgadzał. Też mieliśmy okazję być, odwiedzić. Bardzo nam się podobało. Widziałem super zrobiliście Riksa, także był. I słuchaj, jeszcze nawiązując do tej wystawy, w ogóle wcześniej kojarzyliśmy cię z działalności na murach, prawda? A na wystawie pojawiły się też formy przestrzenne, pojawiła się Sówka w formie rzeźby. I powiedz nam, kiedy w ogóle zacząłeś tworzyć takie przestrzenne formy i jak bardzo się tym jarasz, bo my, no powiem ci, naprawdę nam się to podobało. Ale które przestrzenne? Stojące. Stojące. Stojące, mniejsze. A to nie były, rzeźby do końca, bo to są w zasadzie, to jest forma przestrzenna, ale rzeźbą bym nie nazwał, bo jakby rzeźba jest bryłą, a to były po prostu formy, które były przestrzenne. Masz rację. Ale okej, nie? Jakby to wiesz. Wiesz, to jest jakbyś upgrade taki, bo ja zawsze robiłem formy przestrzenne, z wykształcenia jestem ceramikiem, zawsze pracowałem tak naprawdę w bryle, w 3D i to jest jakby kierunek być może, który będę rozwijał. No w zasadzie to wszystko, no, jeśli chodzi o te formy przestrzenne. Tam wiele rzeczy jest do dopracowania jeszcze. No. No to mamy pytanie, które zadajemy wszystkim. Jakie masz plany na jutrzejszy dzień, na Sylwestra? No jutro niestety będę w pracy. Oj, oj. Rozumiem ja też, także akurat tutaj mogę... Jeszcze w dwóch słowach, jakbyś nam powiedział, z czymś ci się kojarzy rok 2023. Dla ciebie osobiście, bo wiadomo, że sytuacja na świecie jest ciężka, ale raczej podejdź do tego po prostu osobiście. No teraz mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, bo nigdy nie robiłem sobie podsumowania z zeszłego roku wstecz, takiego retrospektywnego. Myślę, że jest zamknięciem jakiegoś momentu i dobrym momentem na to, żeby otworzyć kolejny etap w życiu. Mega. Mordy. Dążąc do meritum, sprawdzajcie Follow the Owl na Instagramie, kupujcie pracki od lokalnych artystów, wspierajcie wrocławską scenę. Przyniosłem printy na tą... printy na licytację też się pojawią. Będzie print. Dzięki za obecność, dzięki za wsparcie, dzięki za wywiad. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy dalej w programie. Dzięki.